imponujące wieńce, tradycyjne obrzędy, moc atrakcji oraz dużo muzyki i zabawy. Dożynki powiatowe, Bielowy, Strzegocice. Mieszkańcy hucznie uczcili doroczne święto plonów. Ceremonią pokrojenia i rozdania chleba wraz z gospodarzami imprezy poprowadzili starostowie dożynek. Od dziecka pomagałam rodzicom w polu, a od jakichś tam kilku lat przejęłam po rodzicach i no i zajmuję się malutkim gospodarstwem. Wywodzę się z rodziny typowo rolniczej, tato pracował też zawodowo, mama akurat tam starała się to gospodarstwo więcej czasu temu poświęcać, bo nie pracowała, opiekowała się nami. No i z tego tytułu musieliśmy od najmłodszych lat, od 3, 4, 5 w górę. Zawsze na rolnictwie każdy ma swoje obowiązki, bo jest tych obowiązków na gospodarstwie do pomocy rodzicom. Przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować panu staroście za inicjatywę zorganizowania dożynek powiatowych na terenie gminy Pilzno. To jest tej pięknej scenerii w Strzegocicach i Bielowach. Jestem dumny z tego, że dożynki tradycyjnie już rozpoczynamy mszą świętą w pobliskim kościele w Bielowach, a całe uroczystości związane ze świętowaniem, związane ze świętem plonów odbywają się tutaj w Strzegocicach. Już jesteśmy po obrzędzie dzielenia chlebem, który dokonaliśmy razem wespół ze starostą powiatu dębickiego, który podzielili żeśmy przez wszystkich mieszkańców, rolników. Także z tego miejsca chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim rolnikom za ich trud, za ciężką pracę, za to, że dzięki ich pracy my możemy mieć chlebuś na naszych stołach. Szczęść Wam Boże! Spotykamy się dzisiaj, aby tak jak od pokoleń nasi przodkowie świętować dziękczynienie, oddać z okazji zakończenia żniw. Dożynki to, jak wiemy, święto, które ma szczególne miejsce w polskiej tradycji, nie tylko tej narodowej, ale również chrześcijańskiej. W tym święcie przeplatają się ze sobą historia, kultura, nasza chrześcijańska wiara. Ten czas to czas wdzięczności za plony, które składamy, które zbieramy, ale tej wdzięczności, którą składamy, mając na uwadze oczywiście wielki trud, jaki wiąże się z pracą na roli, jaki niesie ze sobą bycie rolnikiem. Było to święto wszystkich rolników i mieszkańców. Zdrowia. Życzę przede wszystkim bezpiecznego roku. Życzę im, żeby każdy rok był pełen obfitości, pełen dobrych plonów i żeby były przede wszystkim bezpieczne. Sprzedaży plonów, które zebrali. Rok dopisał, plony dobre, obfite. Chodzi o to, żeby rolnicy mieli dobry zbyt i dobrą cenę. Na tą chwilę ta cena jest rzeczywiście niezbyt opłacalna. No i mamy nadzieję, że to wszystko się w najbliższym czasie zmieni. Wszystkim rolnikom życzymy satysfakcji z trudu, jaki wkładają w zdobycie plonów, ale przede wszystkim, jak każdy rolnik, który wyprodukuje zboże, chciałby sprzedać w dobrej, przyzwoitej cenie, więc życzymy im tego, żeby nie mieli problemów ze zbytem płodów rolnych. Miłej zabawy, pogody i wszystkiego najlepszego. Niech się darzy, niech się bawią do samego białego rana. Życzymy wszystkim rolnikom, aby zawsze pogoda im sprzyjała, aby Pan Bóg im sprzyjał, aby mogli się rozwijać, aby nigdy nam nie brakowało tego chleba, który rolnicy wytwarzają, i szczęścia na co dzień dla wszystkich. No, rok oczywiście nie był łatwy i najbliższe lata również nie będą łatwe w związku z tym, co się dzieje, chociażby no, z polityką unijną, uderzającą poniekąd w rolników nie tylko polskich, ale również na terenie całej Unii. To są sami rolnicy, o tym mówią. Na pewno musimy im podziękować i chylić czoła za ciężką pracę, za to, że nie musimy się martwić o możliwość kupienia świeżych towarów, o możliwość kupienia po prostu jedzenia w sklepach. Jest to bardzo ważna gałąź gospodarki, bez tego nie da się funkcjonować, bez tego państwo nie może istnieć, dlatego wielkie podziękowania dzisiaj. Wytrwałości, cierpliwości i bogatych, obfitych plonów każdego roku. Pomimo pogody, pomimo niekorzystnej pogody, życzliwości ludzkiej i wszystkiego dobrego, żeby ta ziemia no, obficie plonowała przede wszystkim. Dzisiejsze święto dożynkowe jest takim wyjątkowym dniem
podziękowań, ale też dniem wielkiej refleksji. Jesteśmy pełni wdzięczności rolnikom przede wszystkim za ich codzienną pracę i za ten trud uprawy roli, za to, że możemy mieć chleb na naszych stołach codziennie, ale też takiej refleksji nad dorobkiem polskiej wsi, nad jej bogatą kulturą oraz bogatą tradycją, ale też refleksji nad tym, że tak naprawdę nic nie zależy od nas, dlatego też dzisiejsza msza święta pokazała, że trzeba zwrócić swoje oczy ku opatrzności i życzymy rolnikom, żeby ta opatrzność czuwała nad nimi. Zawsze wtedy i plony będą obfite i pogoda odpowiednia. Dużo siły i dużo cierpliwości, bo w dzisiejszym czasie trzeba mieć dużo cierpliwości i siły choćby do warunków pogodowych, do warunków, jakie stwarza państwo dla rolników. Tego wszystkiego życzę rolnikom, żeby ich praca była efektywna. Muszą mieć odpowiednie stworzone warunki do gospodarowania na ziemi. Wszystkiego co najlepsze za ten trud, który ponieśli podczas upraw, podczas zbiorów. No, dzisiaj jest ich święto i życzę, aby w następnych latach też mogli tak świętować uroczyście jak dzisiaj. Wszystkiego co najlepsze, wysokich plonów, opłacalnej sprzedaży płodów rolnych, które w tym roku nam obrodziły. Wszystkiego dobrego. Życzę przede wszystkim tego, żeby ich ta ciężka praca była doceniana, żeby inwestując to, co gdzieś tam we wrześniu posieją, już wiedzieli, za ile to sprzedadzą i żeby przede wszystkim mieli satysfakcję z tego, co robią i żeby czerpali radość z tej swojej ciężkiej pracy, bo dzięki tej ich ciężkiej pracy nie brakuje tego chleba powszedniego na naszych stołach. Dalszej dobrej, można powiedzieć, atmosfery, pogody, no i żeby sprzyjające warunki były do gospodarowania tak na roli, jak również w otoczeniu rolnictwa, bo to jest na dzisiaj chyba najważniejsze, żeby nie bać się, co się stanie znowu za rok czy za dwa. Przede wszystkim zdrowych i spokojnych przyszłych żniw, bo one są najważniejsze, żeby pogoda dopisywała w każdym kolejnym roku na korzyść rolników. Wszystkim rolnikom życzę przede wszystkim obfitych plonów, które w tym roku mam nadzieję, że dobrze obrodziły, ale lekkiej pracy, bo wiemy, że praca na roli jest bardzo ciężka i ten trud, który w tym roku musieli pokonać, aby te plony zebrać, był bardzo duży. Życzę im, aby za rok ta praca była dużo lżejsza i jeszcze bardziej obfitowała w plody. Szczególnie danych plonów, tego, żeby wszystko to, co zasiali, zebrali, no i żeby ta pogoda im dopisywała. Przygotowano 35 pięknych wieńców dożynkowych. Nie zabrakło również pysznego, tradycyjnego jedzenia od KGW. Ten wieniec jest takim naszym przełożeniem, że dzięki temu, tym zbożom zebranym mamy chleb, którego korzystamy codziennie. Nasz wieniec prezentuje rodzinę wiejską po zbiorach. Widzimy tutaj właśnie tą rodzinę i te zbiory, dynie, jabłka i różne zboża. Wykonaną tą metodą tradycyjną z kwiatów, zbóż i roślin, które rosną u nas na wsi. Nasz wieniec prezentuje ciężką pracę rolniczą, za co chcielibyśmy bardzo serdecznie wszystkim rolnikom podziękować. Nasz wieniec symbolizuje koronę na znak korony Matki Bożej z Fatimy, która jest patronką naszego rektoratu. Nasz wieniec tego roku symbolizuje nam Matkę Boską Fatimską w grocie. Chcieliśmy uwieńczyć tak pod wezwaniem na... Nasz kościół jest pod wezwaniem właśnie Matki Boskiej Fatimskiej. No, na naszym dożynkowym stole tak tradycyjnie chleb swojski z masłem i z kiszonym ogórkiem, to taka chyba podstawa, nasze proziaki podkarpackie, no i pierogi z kapustą i pierogi ruskie czy ukraińskie, nie wiem jak to dzisiaj powiedzieć. No i poza tym dużo energii i uśmiechu gratis. Na wydarzenie zaprosili powiat dąbicki, gmina Pilzno oraz Dom Kultury w Pilźnie. Gwiazda wieczoru Halina Młynkowa, która zaśpiewała swoje największe hity.